no możesz mi w końcu wytłumaczyć, jak to było z tym Filipem? Co wy tam robiliście? Czy wyszliście razem? Nie, no wszystko a zresztą, poczekaj, bo dostałam jakąś wiadomość na WhatsAppie. Co? Pokaż, a kto pisze? Pewnie Filip, co? Cały czas od niego dostajesz wiadomości? Nie, zupełnie nie, no odejdź, nie patrz mi w telefon. No jak, no pokaż, Hania. Nie, to jest moja prywatna wiadomość. No pokaż. O, kłócą się. Pija, zostaw to. Daję piątaka na Hanie. Ja 2 euro napiję. Zostaw to, Pija. Dzieciaki, co tu się dzieje? Co wy się tak, dziewczyny, kłócicie? Coś się stało? Mamo, nie, nic się nie stało. Pija, patrzy mi w telefon. Nie chciałam, żeby widziała te wiadomości. Ale Hania, jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Dlaczego nie mogę zobaczyć? Cały czas dostajesz te wiadomości od Filipa i to? A teraz jeszcze się wstydzisz? Pija! A, wiadomość od Filipa, teraz już wiem w takim razie, Haniu, dlaczego cały czas wisisz na telefonie. Właśnie, właśnie, ale nie chcę się podzielić, co dokładnie ten Filip jej tam pisze. Teraz dwóch chłopaków za nią lata, i Dave, i Filip, a ona nie wie, kogo wybrać. O, ja nie mogę, Pija, tego moja mama nie musi wcale wiedzieć, to są moje sprawy. Zresztą po co to wygadujesz? No dobrze, dobrze, twoje sprawy, jasne, ale skoro masz takie z tym problemy, to słuchaj, muszę powiedzieć, że miałam bardzo podobne problemy w twoim wieku. O, mamo, to opowiedz nam, jak to było, no powiedz! No dobrze, dzieciaki, no to usiądźcie wygodnie, powiem wam, jak to było ze mną i z tatą. Był tam jeszcze jeden chłopak, Daniel, byliśmy w tej samej klasie. Ale mamo, czy ty nie mówiłaś przypadkiem, że tata nie był z tobą w klasie, tylko w równoległej, czy coś? Tak, tak, to bardzo skomplikowana sprawa. To ten chłopak był ze mną w klasie, a twój tata ciągle do nas przychodził. Właściwie jakby był z nami. To było tak. Ach, ale ten Daniel jest przystojny, wszystkie dziewczyny za nim biegają. Ja też bym chciała się z nim umówić, no. On jest taki słodki. Czy któraś z was z nim już rozmawiała? Dopiero co przyszedł do naszej klasy. O, jakie ma piękne włosy. Właśnie, ojej, a on tak lata za tą Klaudią. Hej, Daniel! O, dziewczyny, dziewczyny, przestańcie się o mnie bić. Wiem, że jestem super przystojny, ale no niestety już zajęty. Jestem zainteresowany tylko Hanią. No, dobra, dziewczyny, słuchajcie, musicie mi wybaczyć. Chciałbym spędzić trochę czasu z moją przyszłą dziewczyną. O, nie. Nie, ja nie mogę. Dlaczego on cały czas tak dowala się do mojej Klaudii? Klaudia mi się tak podoba, a ten chłopak cały czas zawraca jej w głowie. Myślisz, ale powinieneś w takim razie pójść i z nią pogadać jakoś, no nie? Umówić się z nią, czy co? Ja ostatnio zagadałem z koleżanką Klaudii. Oj, Stefan, no przestań, to nie jest takie proste. Nie umiem się tak narzucać, no. Ale, no, może jednak spróbuję? Och, nie wiem sam. Co robić, no? To nie jest takie proste. No i znowu on jest tam przy Klaudii. Po co on do niej ciągle podchodzi? No co za typ? Hej, mała, mogę z tobą usiąść? Może małego buziaczka? No tak, wiesz, Daniel, może jesteśmy razem, ale może jednak nie w szkole, co? Oj, no tylko mały buziaczek, no chodź. Daniel, nie, powiedziałam, że w szkole takich rzeczy nie robimy. No dobrze, już dobrze, ale usiądę sobie z tobą tutaj, muszę być blisko ciebie, moja kochana. Ach, Klaudia, czy mogę ci coś powiedzieć? Tak w tajemnicy, masz najfajniejszego chłopaka w całej szkole. Każda by chciała być z Danielem, ale masz szczęście. Ach, ja go nawet widziałam ostatnio w jednej z reklam, kampanii reklamowej nowego szamponu. O, Red, jaki on przystojny. Dobra, dobra, dziewczyny, bardzo was proszę, może nie teraz, autografy później. O ja, no dobra, dziewczyny, dobra, już się spokójcie. A gdzie jest ten Martin? Chciałam, żeby był zazdrosny. Kurczę, no co on znowu robi z nią w ławce? Ja się znowu spóźniłem, czy ja chciałam się z nią umówić? Hej, co ja tutaj słyszę? Opowiadasz znowu historię o tobie i Danielu? Tak, tak. Przecież to tak nie było. Wyobraziłaś sobie połowę z tego. Ale jak to wyobraziłam sobie? Przecież właśnie tak było z Danielem. Wszystkie dziewczyny za nim latały, nie? No tak, a jak niby było twoim zdaniem, Martin? Ach, ja ci opowiem dokładnie, jak było. Dziewczyny, musicie posłuchać mojej historii. W co on się znowu ubrał? O Rety, dlaczego on ma na sobie dziewczęce ubranie? Matko, co za dziwak. Nie, nie mam na sobie żadnych ubrań dziewczęcych. Jak to nie? Przecież takie coś mam moja mama w szafie. Okropne. Ale co ty opowiadasz za głupoty, Martin? Przecież on nie chodził w dziewczęcych ubraniach. No chyba teraz ty przesadzasz, prawda? Nie wydaje ci się? Dziewczyny rzeczywiście na niego leciały. No dobra, dobra, może trochę przesadziłem, ale rzeczywiście nie było tak, żeby wszystkie dziewczyny się od razu tak w nim podkochiwały. Nie wydaje ci się? Opowiedz tą historię tak, jak było naprawdę. No dobrze, dobrze, może też trochę przesadziłam, ale rzeczywiście było tak, że dziewczynom się on podobał, a ja właściwie wykorzystywałam go tylko po to, żeby wzbudzić zazdrość waszego taty. Halo, popatrz, Daniel obok mnie siedzi. Jesteśmy razem w ławce i wszyscy tak, wszystkim się on tak podoba, a ja jestem razem z nim w ławce. Oj, Klaudia, proszę cię, nie przesadzaj. W ogóle nie rozumiem, dlaczego jestem z tobą w ławce. Przecież normalnie razem nie siedzimy. Co się dzieje? Czy wszyscy słyszeli, co on do mnie powiedział? Och, też się tak cieszę. Też cię uwielbiam, Daniel, naprawdę. I też uważam, że jesteś super słodki. Ale ja nic takiego nie powiedziałem, Klaudia. Wiem, że ci się podobam. O, dlaczego oni mi to robią? No, na pewno to wszystko przeciwko mnie uknuli. Tak, na pewno on chce mi odbić Klaudię. Hej, Martin, nie chciałbyś iść ze mną na lody dzisiaj po szkole? Nie. Niestety jestem zajęty podbijaniem czyjegoś innego serca. O, ale szkoda, a ten Martin jest taki słodki.
Ej, wy, jakbyście przez chwilę mogli przestać się obciskiwać, to mam pytanie do Klaudii. Słuchaj, Klaudia, potrzebowałbym chyba pomocy z zadaniami domowymi. Właśnie, właśnie, słuchaj, ona świetnie umie matmę, na pewno ci pomoże, prawda, Klaudia? Bardzo mi przykro, tak, normalnie bym ci pomogła, ale jestem dzisiaj umówiona już z Danielem na poszkole. Co? Ze mną umówiona? Co ty opowiadasz? Ja nic nie wiem. Ja bym chciała umówić się z moją najlepszą koleżanką. Słucham? No przecież mówiliśmy się na zjeżdżalni raz jeżdżalni, pamiętasz? A, zjeżdżalnia? No dobra, okej. No i znowu się upokorzyłem. No, po co słuchałem Stefana? Mogłem to odpuścić. No i nieźle, tak szybko odpuścił? Klaudia, ja nic nie rozumiem. Po co mam do ciebie dzisiaj iść? Ojejku, no mam taką zjeżdżalnię, zobaczysz, będzie fajnie, a tak naprawdę chcesz, żeby był zazdrosny. A, no zjeżdżalnię to ja uwielbiam, spoko. Stefan, wiesz co, ja już ciebie chyba więcej nie będę słuchał. Ale co się stało, Martin? No znowu odmówiła spotkania. Uuu, ale ekstra zjeżdżalnia! Zupełnie nie rozumiem, dlaczego Martin tak szybko odpuścił. Myślałam, że przynajmniej będzie walczył albo będzie prosił mnie, żebyśmy się spotkali czy coś. Ach, a tu nic. Miałam w nim wywołać zazdrość, a tu z mojego planu nici. Hej, Klaudia, ale masz super tam zjeżdżalnię. Nie chcesz sobie podjeżdżać ze mną? Co ty na to? Nie, nie, wiesz co, mam coś innego akurat w głowie. Ty dobrze się baw. Okej, skoro nie chcesz, to ja się bawię dalej. Który to był ten dom? O rety. To chyba to wejście, mam nadzieję. Czy ona ma gdzieś pokój tu na dole? Mam nadzieję, że nie zobaczy, jak się obciskują. Na pewno muszę ją zdobyć. Tak, muszę przecież o nią walczyć, no. To co, że mnie odrzuciła? Hej, młody człowieku, co ty mi tu zaglądasz przez okno? Co to ma być? O rety, o nie! Pan Grubek! O nie, musiałem pomylić numery. O, ja nie mogę, będę miał przechlapane. Ale nie, nie, to przecież miało być pierwsze piętro. Może uda mi się tutaj wspiąć, tak. O, po tej kolumnie. Mam nadzieję, że nie spadnę. Może, o nie, jak zobaczę, jak się obciskuję, to chyba dostanę zawału. Hej, Klaudia, nie wiedziałam, że masz taką romantyczną scenerię. Wychodzisz tylko z pokoju, a tu piękny balkon i w ogóle całe Playmobil City widać. Tak, no wiem, dość romantycznie z tymi kwiatami, co? Romantycznie mówisz, no. He? Czy oni będą się teraz całować? Nie, no nie ma opcji. Przecież ja muszę zdobyć Klaudię, nie on. Mały buziaczek? No dobra, niech będzie. No to dawaj, mała. Nie, nie, żadnych buziaków, nie, 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 tylko się nie całować. Klaudia, kto to był? Myślałem, że nie ma twoich rodziców. No pewnie, że ich nie ma. Skąd ten głos? Nie całowacie, nie, lecę. Ała, o, co jeszcze się wylądowałem na moim plecaku, który miałem cały czas na plecach, o. Kto to jest tam na dole? Hej, ty, nic ci się nie stało? O, nie, no co za kompromitacja, no, mam nadzieję, że mnie nie widziała, nie może zobaczyć mojej twarzy, zmywam się stąd. Hej, ty tam, nic ci się nie stało? Czy to nie był przypadkiem Martin z równoległej klasy? To musiał być Martin, może? Hej, Martin, czy to byłeś ty, tu pod moim balkonem, hej? No i widzicie, moje drogie dzieci, tak to właśnie było. Problemy miłosne to naprawdę zawiła sprawa, zwłaszcza w tym wieku. Nie musicie się przejmować, to nic niezwykłego. Wydaje mi się, że u mnie to nie jest tak wszystko proste. Zresztą nie chciałabym, żeby ktoś znowu wspinał mi się na balkon. Znaczy, żeby w ogóle wspinał się na balkon. Takie małe przejęzyczenie. Nie, nikt się absolutnie do mnie nie wspinał. Rety. No ale jak widzicie, może trzeba sprawić, żeby jeden z chłopaków był zazdrosny, żeby coś się więcej wyjaśniło, tak jak ja to zrobiłam z waszym tatą. Mnie się udało, no i jak widzicie, jesteśmy małżeństwem. No dobrze, kochanie, wszystko fajnie, ale czy to jakkolwiek pomogło naszej córce w rozwiązaniu jej problemu? No właściwie dobre pytanie, nie mam pojęcia, ale co, to może buziaczek na zgodę, mój drogi? No dobra. Mamo, tato, nie załudzie się u mnie w pokoju, no.